Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Graba i witam w moim samochodzie dzisiaj. Pojeździmy sobie troszkę, a przy okazji pogadamy. Ja nie wiem nie wiem jak to będzie słychać, jak to będzie wyglądało tak w ogóle. Patrzę na wskaźnik mikrofonu, może damy radę. Mam nadzieję, że się nie roztrzaskam podczas tej jazdy. Słuchajcie, to jest kolejny odcinek Gadki Grabki, taki troszeczkę informacyjny właściwie. Ostatnio może troszeczkę więcej jest tych informacyjnych filmików. No to dlatego, że cały czas coś tam się zmienia, kurde rondo. Kamera nie poleciała. A, widać stadion. Widać piękny stadion suwalski. Dobra, ale kif to. Ok, jedziemy. Tu będzie dużo rond, więc pewnie będę musiał trzymać kamerę, żeby ona się nie tego... Żeby się nie zsunęła tutaj. Słuchajcie, tak jak mówiłem, taki troszeczkę informacyjny odcinek o tym, co tutaj gdzieś się w najbliższym czasie będzie działo. Przede wszystkim, jak wiecie, teraz w weekend, czyli 14-15, może i 13, będę w Warszawie na konferencji Electronic Arts, gdzie będzie można zobaczyć i pograć w takie gry jak FIFA 14, co już widzieliśmy właściwie, bo graliśmy w demo nie tak dawno, więc już mniej więcej widzieliśmy, jak to wygląda. Ale większym smaczkiem będzie niewątpliwie Battlefield 4. Też tam Electronic Arts będzie przeprowadzała stream z tego, także myślę, że tam może nawet nasze gry będą pokazane. Chociaż nie wiem, no to tutaj akurat nie wiem. Nie wiadomo, zobaczymy. No ale właśnie tak to będzie wyglądało, więc w ten weekend będę w Warszawie i będzie pewnie możliwość spotkania się z wami, kolejne rondo. Tylko nie wiem, którego dnia, bo to wszystko zależy, kiedy ja przyjadę sam do tej Warszawy, bo jeszcze się zastanawiam, czy będę już w piątek, wtedy w piątek by nie było streamu już, czy przyjadę dopiero w sobotę i wtedy w sobotę na tą konferencję, w piątek jeszcze stream by był wtedy, tak? Także ja jeszcze zobaczę autobusy, pociągi, jak mi się to bardziej opłaca, co i jak. I wtedy zdecyduję, wy oczywiście informacje o tym dostaniecie wcześniej. No i myślę, fajne pokazy będą, naprawdę. No i zobaczę wtedy też, kiedy to spotkanie można by było zrobić, czy ewentualnie w sobotę, chociaż nie wiem, czy wtedy byśmy dali radę jakoś, czy może w niedzielę, tylko wtedy też bym musiał, kurde, tiras, nara. Tylko wtedy też bym musiał po prostu dłużej zostać w Warszawie, nie wracać... Kurde, trochę mi się przesunęło. No znaczy, dłużej, nie dłużej właściwie, no bo... Czekajcie, muszę poprawić trochę, żeby się nie rozpieprzyć tutaj. Bo właściwie mógłbym zrobić coś takiego, że bym wrócił w poniedziałek dopiero. Tak planowałem raczej w niedzielę wracać. No ale to wtedy bym się z wami nie spotkał jakby, nie? Więc ja jeszcze się tutaj zastanowię. Kurde, znowu kamera. Znaczy znowu rondo. Zastanowię się, jakbym to zrobił ewentualnie. No wyjedziemy sobie za miasto, kurde, to i tak jestem na zadupiu, to pojedziemy jeszcze dalej. A co? Chyba jest fotoradar, tu muszę uważać. Także tak byśmy musieli jakoś to jeszcze wykombinować. Ja zobaczę co i jak, zobaczę może na Facebooku ewentualnie, ile osób by było chętnych na takie spotkanie. I wtedy podejmę decyzję. Dobra, kurde, bo tutaj zaraz fotoradar nas capnie. W takim głupim miejscu jest strasznie zrobiony. Kolejna sprawa, chciałbym, myślę, wrócić do serii z Ni No Kuni. Chociaż ona nie była może jakoś tam zbytnio popularna. Nie była może zbytnio popularna, ale mi się jakoś fajnie w nią grało i myślę, że chętnie bym sobie w nią pograł jeszcze. No i fajnie by było przejść, także myślę, żeby Ni No Kuni pojawiło się na stałe. Będę wrzucał teraz tego Outlasta, którego już przeszliśmy na streamie, to wiecie. Ale myślę, że wycinki, że te live'y będę wrzucał po prostu sobie na ten... Będę te live'y po prostu sobie wrzucał pocięte tutaj na ten... Pocięte na YouTube'a, no pójdę na YouTube'a po prostu, tak? Więc myślę... No, więc myślę, że tak to będzie wyglądało. Czy Amnezję będę wrzucał? Jeszcze zobaczymy, bo tego nie wiem. Amnezję przechodzimy w tej chwili na Twitchu. Myślę, że będę też robił coś takiego, że będę wrzucał areny. Areny z Hearthstone'a będę... Kurde, spędzi mnie nocha. Będę wrzucał areny z Hearthstone'a na YouTube'a. Na takiej zasadzie, że po prostu każda arena to jest jakby oddzielny sezon. Ile odcinków będzie w tym sezonie, to zależy od tego, jak dobrze będę sobie radził na arenie, tak? To mogłoby być też całkiem fajne. Tak mi się wydaje, że można było coś takiego zrobić. Chciałbym jeszcze jedną jakąś grę, którą może wy byście wybrali, niekoniecznie nawet z tych najnowszych, ale też z jakichś tam troszeczkę starszych,
którą bym przechodził tylko i wyłącznie na YouTubie, nie na Twitchu, żeby ona się w ogóle nie pojawiała na Twitchu właściwie, a tylko na YouTubie, więc... Boże, jaki ciągnik. Ale jak chyżo jedzie. Więc taką jakąś grę jeszcze tutaj... O, pojechał do Chmielówki. To dobrze. Więc taką jakąś grę bym tutaj chciał jeszcze sobie skombinować. Pomóżcie mi, może w komentarzach coś fajnego napiszecie, może coś wymyślicie, to ja chętnie się zastanowię i chętnie coś takiego bym jeszcze ograł. Nie wiem, co by to mogło być. Może coś fajnego wymyślicie. Co do vlogów. Vlogi ja bym się postarał. Chciałbym, żeby one gdzieś z dwa razy w tygodniu się pojawiały. Coś takiego. Dziennie pewnie nie dam rady, bo po prostu nie dam rady tyle mówić. Nie będę miał takich tematów, czy... No nie ukrywam, jak nie jestem sam w domu, to jednak troszeczkę mnie ta obecność rodziców krępuje, jakoś tak mi się nie chce gadać o niektórych rzeczach, nie chce mi się nagrywać. To jest troszeczkę kłopotliwe jednak mimo wszystko. I myślę, że gdybym był sam, to by to było łatwiejsze. Także mimo wszystko postaram się dwa razy w tygodniu vlogi robić. Jaka tu kopalnia odrywkowa. Postaram się dwa razy w tygodniu te vlogi robić. Co do gotowania, myślę, że gotowanie będzie się pojawiało jakoś tak raz w tygodniu maksymalnie. Z tego względu, że też jak coś gotuję, jak coś robię, to muszę mieć na to ochotę, no bo nie ugotuję tego, a potem nie wyrzucę, czy nie zostawię, a nie zawsze mi się chce na przykład coś tam konkretnego zjeść, czy coś takiego konkretnego robić, nie? Także też te gotowanie, myślę, gdzieś tam raz w tygodniu będzie się pojawiało, ale będzie oczywiście, nie? Czy to jest wszystko, o czym chciałem powiedzieć? Proszę ja was. Tak mi się wydaje, że na chwilę obecną chyba tak. Gotowanie, vlogi, gry, to wszystko wam powiedziałem. Twitch oczywiście standardowo, jak na razie wszystko działa, także myślę, że nie ma problemów. No i mogliście zobaczyć tutaj samochód. No, zobaczyć samochód, przynajmniej jadę tutaj tym samochodem, tak? Może jeszcze jakieś tam inne vlogi z samochodu porobimy, jak gdzieś będę jechał czy coś. Kolejną okazją jeszcze tak do spotkania się będzie PGA, na którym będę. Także też możecie się gdzieś tam nastawiać na te PGA, myślę, że będzie fajnie. I będzie można sobie się spotkać, porozmawiać, gdzieś tam piwa się napić czy coś takiego, jeżeli macie oczywiście 18 lat. Aha, jeszcze taka kwestia, kupiłem dzisiaj, już zamówiłem GTA na sklepie Move, czy tam Move, czy jak to tam się czyta, z dostawą taką, że będę miał po prostu grę o północy, także w poniedziałek o północy, dobrze mówię, no we wtorek o godzinie 00:00, tutaj sobie zawrócę już właściwie, tak sobie wyjechałem tutaj właściwie na potrzeby vloga. A już tu zawrócę? Nie. Dobra, zobaczymy, spróbujemy. Także we wtorek o godzinie 00:00, czyli właściwie we wtorek o północy, tak? Możecie spodziewać się już na kanale GTA 5. Będziemy grali na konsoli PlayStation 3. No i sorry, ja nie wytrzymam po prostu, bo rozumiem, że niektórzy mają szkołę, pracę czy coś, ale no z GTA to ja nie wytrzymam i... tutaj sobie zawrócę. Nie wytrzymam i zrobię je po prostu od razu, nie? Nie będę czekał na drugi dzień. Ewentualnie osoby zainteresowane sobie obejrzą w archiwum, nie? Osoby zainteresowane obejrzą sobie w archiwum, a potem będziemy już na bieżąco. Myślę, że GTA będzie główną grą przez długi czas na streamie. Będziemy katować GTA. Także mam nadzieję, że wam to będzie odpowiadało. Spróbujemy tę grę oczywiście skończyć. Pogramy też na multi, jeżeli będą osoby chętne do multi. No i co? I tryb fabularny. Także myślę, że na kanale zagości GTA. I tak w głównej dawce. Ja myślę, że z 3 godzinki dziennie będziemy grali w GTA. Potem coś innego. Może nawet dłużej. Zależy też, jak ta gra się sprawdzi. Ale myślę, że to raczej będzie hicior. Także raczej w GTA sobie po prostu będziemy grać dużo. No myślę, że wam też się to raczej spodoba. Także tego możecie się spodziewać. No i potem ogólnie potem jesień i zima to będzie bardzo dobry termin dla nas graczy. Dużo premier, nie tylko gier, ale i sprzętu. Ale to już myślę zostawię gdzieś tam na oddzielny temat, na oddzielny vlog. Może o tym sobie porozmawiamy. No dobra, słuchajcie, to myślę, że to chyba tyle. A ja może wam pokażę jeszcze ten.
Tu już będziemy kończyć gadanie, ale pokażę Wam jeszcze, jak wracam do domu. Także trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej! A jednak nie pokażę, bo nie mam jak ustawić.